Trenuj w sprzęcie dla najlepszych. Wejdź na groundgame.com. Wiktor Zalewski przed KSW 82, no chyba takie dobre miejsce na debiut, no bo ATM, KSW, nie będzie tylu ludzi, to też mniej stresu. No też tak uważam, że będzie mniej stresu, no i też catchweight 79 kg, no to też na pewno jakaś wygoda. No właśnie, bo za swojego klubowego kolegę, jak się dowiedzieliśmy, wskoczyłeś, więc gdzieś tam już te przygotowania toczyłeś, no właśnie, od kiedy właściwie ty wiesz o walce? Ja jestem zawsze w treningu, ja zawsze trenuję, mam ciąg treningowy. Ja zawsze odpoczywam krótko po walce i wracam szybko do treningów. A kiedy o walce się dowiedziałeś? 3 tygodnie przed galą. No czyli tego okresu takiego pełnego przygotowawczego de facto nie masz, ale ty widzę, że w takim razie nie robi ci to różnicy. Nie robi mi to różnicy. Twój rywal, z którym już mieliśmy okazję porozmawiać, powiedział, że ty, on to takich dwóch elektrycznych zawodników, w dobrym tego słowa znaczeniu, że wy lubicie krótko, szybko, na temat, obaj macie szybkie zwycięstwa jak na razie na koncie. Zgadzasz się z tym, że to jest taka walka, podczas której nie można mrugnąć? No na pewno, jak każda zresztą. Jesteś przygotowany na to, że to może się skończyć przed czasem i sam pewnie też szykujesz się do tego, żeby ją przed czasem skończyć. Ja się nie nastawiam nigdy, żeby kończyć walki przed czasem, zawsze się nastawiam na pełen dystans walki. Właśnie, ale bo wchodzisz do KSW, no to jak oceniasz już na starcie, bo gdzieś tam na pewno te obowiązki też i medialne i wszystko większe, czy gdzieś tam jest jakiś lekki stresik albo podekscytowanie? Nie no, jest podekscytowanie i no, stresik to pewnie będzie dopiero przed walką, na razie jakiegoś tak mega stresu to nie mam. Kiedy dowiedziałeś się o tym, że będziesz tutaj walczył podczas tej gali, to pierwsze takie, jakie było uczucie, co ci pierwsze do głowy przyszło? No, nie wiem, no, radość, że mogę spełniać marzenia. Myślałeś o tym, żeby walczyć w KSW, chciałeś tu walczyć? No tak, jak pewnie każdy zawodnik. No, miejsce na otwarcie karty, ale właściwie KSW nie daje ci gdzieś tam łatwej walki na start, no bo Robert Maciejewski jest zawodnikiem mimo wszystko doświadczonym i dość obytym, teraz też trenującym w dobrym klubie, więc nie masz takiego łatwego startu. No, wydaje mi się, że w KSW ciężko jakiś łatwy start, no bo tu raczej są sami dobrzy zawodnicy. Ale na pewno można było trafić gdzieś tam troszkę łatwiej, no bo wiadomo, że są zawodnicy, którzy pewnie by ci bardziej leżeli. Też fakt, że obaj walczycie z Mańkuta, to dla ciebie ma jakieś znaczenie? Nie. Ale wolisz walczyć z Mańkutami? Czy bez różnicy. Widzę, że szybko, nie tylko w walce. To tak, jeśli chodzi o rozmowy, dokładnie tak samo to wygląda. Ale to się rozkręcisz jeszcze z czasem. Myślę, więcej walk w KSW. No właśnie, trafiłeś do KSW, mówiłeś o tym, że gdzieś tam myślałeś o tym, żeby tu walczyć. To taki cel, jakieś tam takie pierwsze myśli związane z tym, co ewentualnie chciałbyś tutaj osiągnąć i na przykład ile walk jeszcze chciałbyś stoczyć teraz, w tym roku? Nie wiem, ile zdrowie pozwoli, tyle chcę stoczyć. A jak z tym zdrowiem? Na razie dobrze. Jak zdrowie, mówisz, musimy też o Gatewaycie przy okazji, to też się ze zdrowiem wiąże, to też rozumiem, wpływa pozytywnie na samopoczucie pewnie i to takie dla ciebie też dobre zdarzenie, że akurat Gatewayt. No na pewno, no. Tak zawsze te ostatnie kilogramy są najgorsze, nie? No właśnie, a czy ta kategoria 77 to tak na stałe, czy raczej będziesz może celował w średnią, no bo raczej małym zawodnikiem nie jesteś. Nie, no raczej mi się wydaje, że to dla mnie kategoria i na stałe już nie zostanę. No chyba, że już by były jakieś tam problemy z wagą, tam jak będę starszy, no ale na razie nie ma. Wiesz, Tomek Romanowski też jest zawodnikiem z kolei, wydaje się, skrojonym pod 7-7, a w tej 8-4 walczy o pas. No właśnie. No dobrze, to poczekam na ten debiut w takim razie, może wtedy się kolega nam rozkręci jeszcze bardziej, jak już wygra, ja na przykład. Ja za kamerę jedno zadał, czy były inne oferty od organizacji, no bo wiem, że KF nie robi dużo gal, generalnie nie wiadomo jaka jest ich przyszłość, czy ktoś inny się zgłaszał po walce na KF, bo to była jedna z lepszych walk na gali. No były tam propozycje, no ale to trzeba z menadżerem rozmawiać. No to jeszcze na koniec w takim razie zapytam, kto w narożniku? Arbi, Anzor i Robert Złotkowski. Czyli można powiedzieć klasyczny skład WCA. Tak, dokładnie. No dobrze, no to w takim razie czekamy na sobotę i życzę powodzenia. Super, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dzięki.